Wilki potrzebują do życia dużej przestrzeni. Chciałam zapytać Ciebie, jak to jest w Drawieńskim Parku Narodowym? Czy wilki tutaj mieszkają, czy tylko przez park przechodzą? Bo grupa rodzinna wilka, w zależności od tego jak liczna, ale średnio potrzebuje od 250 do 350 kilometrów. Park trochę za mały. No tak, to jest generalnie problem naszych parków narodowych, że one są małe i mają bardzo skomplikowany kształt, który zwiększa jakby tą strefę graniczną z innymi obszarami. Dlatego najczęściej tak jest, że nawet jeśli w parku pojawiają się dwie lub trzy grupy rodzinne, to nie wszystkie mieszkają na terenie parku. Każda grupa rodzinna ma to duże terytorium, ale w tym terytorium ma też swoją strefę centralną. I ta strefa centralna to miejsce, gdzie rodzą się szczenięta, gdzie ta grupa najczęściej powraca, gdzie ją najbardziej intensywnie tej części broni. I teraz, jeśli w parku jest taka grupa rodzinna, która się rozmnaża w parku i która ma tutaj właśnie tą swoją strefę centralną, nory i tu szczenięta spędzają ten pierwszy okres swojego życia, to znaczy, że to jest właśnie parkowa grupa rodzinna. Natomiast jeśli zachodzą tutaj jeszcze inne grupy, a to wynika z tego, co widać na fotopułapkach i znakują, to są po prostu sąsiedzi tej grupy rodzinnej parkowej. Sąsiedzi, którzy oczywiście za każdym razem i to w każdym miejscu Polski, w każdym lesie, testują możliwości obronne tych rezydentów na danym terenie. Park może być na tyle interesującym i ważnym, jeśli chodzi o siedlisko, miejscem dla wilków, że każda grupa chciałaby sobie uszczknąć trochę tego obszaru. Troszkę chciałaby mieć tutaj swoich terenów łowieckich, żeby móc polować na zwierzęta kopytne, a może na bobry. Dlatego zawsze są takie historie, że sąsiedzi starają się przesunąć tą linię graniczną swojego terytoria w głąb terytorium swoich sąsiadów. To tak jak u Kargulów i Pawlaków, prawda? Ale ciągle oznacza wojna o tą strefę. Czy to oznacza, że mamy, że w parku jest na tyle dużo miejsca, że wystarczy na te dwie rodziny, grupy rodzinne Kargulów i Pawlaków, a reszta to sąsiedzi i raczej się nie zbliżajcie? No właśnie, to trzeba by ocenić, także mam nadzieję, że badania genetyczne i ten monitoring fotopułapkami nam to wyjaśni. Do niedawna, kiedy jeszcze intensywnie prowadziliśmy badania, które zaowocowały na terenie Drawieńskiego Parku, które zaowocowały tutaj właśnie takim artykułem na temat terytoriów wilków, no to byliśmy pewni, że jest tylko jedna grupa rezydentów. No i są oczywiście sąsiedzi, którzy troszkę tam próbują wedrzeć się, pożerować i uciec szybko, żeby wojna nie doprowadziła do jakichś poważnych obrażeń, prawda, wojna o terytoria. Bo teraz generalnie tak jest u wilków, że śmiertelność dorosłych wilków właśnie w takich potyczkach sąsiedzkich jest największa. Tych właśnie wilków, które bronią swojego terytorium albo najeżdżają cudze terytorium. I oprócz tych czynników odludzkich, czyli właśnie kłusownictwa, nielegalnych odstrzałów, bo to też jest w Polsce dość częste, zabijanie wilków z broni palnej. I oprócz tej śmierci na drogach, która jest dość częsta także w Polsce, jeśli chodzi o wilki, to najważniejszy czynnik śmiertelności to jest ta śmiertelność naturalna. I wśród tej naturalnej śmiertelności oprócz chorób to właśnie potyczki sąsiedzkie są najważniejszym czynnikiem śmiertelności, najczęstszym. W Parku Narodowym Yellowstone one są odpowiedzialne, te wojny, prawda, między rodzinami za 50% ponad śmiertelności dorosłych wilków. Choroby odkleszczowe też są ostatnio bardzo częste u wilków. One tak naprawdę, plus śmiertelność powodowana przez ludzi, mocno tą populację ograniczają. I oczywiście starzenie się, ponieważ wilki nie są jakoś szczególnie długowieczne. Średnia długość życia wilków to 6 lat, no ale to oczywiście jest średnia dla wszystkich. Także wlicza się w to tych nieszczęśników, którzy giną na drogach. Natomiast taki najdłuższy czas życia to jest około 8-10 lat u wilków. I my teraz mamy z obrożą takiego wilka na północ od Drawieńskiego Parku Narodowego, to jest powyżej Połczyna Zdroju, wilka Nestora.
który ma około 10 lat i jest dla nas fantastycznym przykładem, takim osobnikiem, który nam pokazuje, jak sobie takie stare wilki radzą. Ale znajdujemy też właśnie takie stare wilki, martwe, co pokazuje, że życie starego wilka jest trudne, ponieważ te wszystkie możliwości łowieckie, które wilki mają, tak naprawdę zależą od ich sprawności fizycznej. I jeśli tej sprawności brakuje, jeśli zęby się psują, jeśli się zużywają, to szczerze mówiąc, szczególnych perspektyw na długie życie nie ma. A u wilków to się szybko dzieje. Wilki wyją. Kiedy i dlaczego? I w ogóle jak się komunikują głosowo, dźwiękowo? No tak, mają taki system komunikacji krótkodystansowej w obrębie rodziny i to są te różne piski, skomlenia, no różne, cały szereg dźwięków, którym nasz język polski nawet ma trudność z artykułowaniem. Angielski chyba lepiej się do tego nadaje. Natomiast na długie dystanse to one oczywiście komunikują się przy pomocy wycia. Ale dlaczego to wycie jest potrzebne na ten długi dystans? No bo przecież te terytoria są ogromne. Jeśli ma się dom, który ma powierzchnię 350 km² albo 380, to jest mniej więcej tyle co Warszawa, no to żeby się z sobą skomunikować, jeśli się jest z grupą 8, 10, prawda, wilków, żeby zaprosić te szczenięta, które gdzieś tam się włóczą za dorosłymi albo siedzą gdzieś w jakimś miejscu na obiad, bo para rodzicielska coś upolowała, to trzeba dać im jakiś sygnał, prawda? Przesłać wiadomość. I wilki używają wycia, wykształciły to wycie po to, żeby się komunikować z członkami swojej grupy rodzinnej. I ta komunikacja to jest coś w rodzaju telefonu, prawda? Komórkowego. Każdy go ma, każdy może go użyć, ale używa najczęściej w obrębie jakiegoś ścisłego grona, albo rodziny, albo przyjaciół, jeśli się nie ma jeszcze tej takiej ścisłej rodziny. I wilki używają tego dokładnie tak samo. Wyją i słyszą ich najczęściej członkowie ich grupy rodzinnej, a ponieważ mają fantastyczny słuch, są w stanie po prostu zlokalizować miejsce, gdzie znajduje się ta na przykład para rodzicielska, która wyje. I są w stanie tam w to miejsce dotrzeć na obiad. Albo rodzice, wracając z polowania, mogą zawołać swoje szczenięta, że już wracają w tą strefę centralną. Jeśli tam się gdzieś kręcicie, szwendacie, bo szczenięta mają to do siebie, że lubią no, biegać i sprawdzać różne zakątki tego swojego ścisłego domu, no wtedy po prostu przybiegają do rodziców. Wiedzą, że tam, prawda, transport żywności nadszedł. I to są fajne w ogóle metody. Oczywiście wilki używają też wycia do tego, żeby dać znać intruzom, że to jest zajęte terytorium, że ten obszar ma swoich właścicieli i że ta grupa wilków jest właśnie właścicielem. Wtedy to wycie jest zupełnie inne. To nie jest takie pojedyncze, prawda, tęskne wycie. Ale jest to wycie takie grupowe, jest to wycie agresywne, jest to wycie, które używa takich harmonicznych dźwięków, żeby stworzyć wrażenie, że ta grupa jest niebywale silna. I jeśli intruz się tu zaplącze albo sąsiedzi, to ich losy są przesądzone. Losy w grupie rodzinnej. Wiemy już, jakie role mają ojciec i matka, jak opiekują się szczeniętami, że starsze rodzeństwo również pomaga. A co z wilkami starymi dzieje się, jeżeli mówimy, że wilki to zwierzęta socjalne? Co się dzieje z babcią, z dziadkiem? Znaczy, nie ma w najczęściej w wilczych grupach takiej pozycji jak babcia i dziadek. To samica tak naprawdę starzeje się, ponieważ para rodzicielska jest z sobą w zasadzie do śmierci któregoś z partnerów. Czyli ten maksymalny wiek osiąga po prostu któryś z rodziców. I najczęściej najstarszymi osobnikami w grupie są samice, ponieważ one z uwagi, po pierwsze, no, mają więcej doświadczenia, kiedy wybierają miejsca na norę i bardzo dobrymi są myśliwymi także. Są takim, no dobrze, jak już jesteśmy szczerzy, to w grupach rodzinnych wilczych panuje matriarchat i one są przywódczyniami głównymi tych grup. To one podejmują takie kluczowe decyzje dotyczące grupy, to one wybierają miejsca na nory, to one tak naprawdę motywują do wyjścia, do znakowania w terytorium, motywują swoją rodzinę do wyjścia na polowanie. To jest coś niebywałego, to nam wszystko
pomogło też się zorientować, jak te mechanizmy działają w grupie rodzinnej. Na przykład badania Bielostone wskazały, jak istotną rolę w grupach odgrywają samice. I te stereosobniki to jest po prostu para rodzicielska. Więc jeśli Właśnie. któryś z tych osobników, tak, jest już zbyt stary, umiera, czy wpada w tarapaty, ginie na drodze, no to po prostu młodszy partner, który pozostał po takim okresie, szczerze mówiąc, żałoby, bo spotykaliśmy się też z tym, z poszukiwaniem tego zaginionego partnera, jeśli to się nie zdarzyło na oczach. Jeśli to była na przykład jakiś wypadek samochodowy albo coś, to samiec albo samica szuka swojego partnera, więc po tym takim okresie uświadomienia sobie, że on nie żyje, ona lub on, to potem po kilku miesiącach, oczywiście, jeśli jest taka możliwość, kojarzy się taki wilk z nowym partnerem, z osobnikiem, który jest gdzieś z zewnątrz, oczywiście nie z grupy A rodzinnej. czy to znaczy, że u wilków nie mówimy o samotności? Oczywiście samotność najczęściej zdarza się u tych wilków młodych, które wyruszają, opuszczają grupę rodzinną. To są tacy nastolatkowie ludzcy, prawda? Jeśli popatrzymy na to z tej perspektywy. Są najczęściej w takim wieku około 1,5 roku. To się tak naprawdę u ludzi w zasadzie jest to taki 18-latek. No i tutaj to jest taka samotność w poszukiwaniu partnera i poszukiwaniu swojego terytorium, które może nie dojść do skutku, prawda? Bo w takich obszarach, gdzie wilków jest sporo i te wszystkie lasy są zajęte przez wilki, taki wilk może po prostu krążyć przez dłuższy czas wokół terytoriów innych grup. Może chcieć poczekać na śmierć po prostu wilka, który dorosłego, starego wilka, który w tej grupie jest rodzicem, ojcem, i może chcieć zająć jego miejsce. Dlatego w takich sytuacjach, kiedy następuje śmierć któregoś z partnerów, ta obecność takich satelitów, młodych wilków, gwarantuje, że po jakimś czasie to terytorium znowuż będzie posiadało swoją polę rodzicielską. Jeśli kiedykolwiek traficie Państwo, to już taki apel osobisty do wszystkich, którzy to oglądają, na szczenięta wilków w lesie, to po prostu się wycofajcie. I nawet jeśli Wam się wydaje, że to szczenie jest opuszczone, że trzeba mu pomóc, po prostu zapamiętajcie, zróbcie sobie pineskę na mapie Google, albo zapamiętajcie, gdzie jest to miejsce i zawiadomcie ekspertów, ponieważ nie wolno pod żadnym pozorem, nie wolno zabierać wilczych szczeniąt z lasu. A niestety w Polsce kilka szczeniąt rocznie trafia w prywatne ręce i są to zwierzęta, które są skazane już na niewolę do końca życia. Także I to jest taki ogromny apel do tym wszystkich. apelem kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Przepięknie o wilkach opowiadała, ale także o przyrodzie, czyli o tym domu zwierząt, do którego wchodzimy jako goście. Doktor habilitowana Sabina Nowak, Stowarzyszenie dla Natury Wilk, no i z czego jesteśmy bardzo dumni, członek Rady Naukowej DPN.